Cześć, witajcie w prezentacji gamingowego laptopa Asus Strix GL502 VS. Laptop stworzony dla najbardziej wymagających, na swoim pokładzie posiada procesor Intel Core i7-7700HQ, 16 GB pamięci RAM DDR4 taktowanych zegarem 2400 MHz oraz jedną z najbardziej wydajnych kart graficznych, jaką jest Nvidia GeForce GTX 1070 z 8 GB pamięci RAM. Zachłodzenie tego potwora odpowiada system opracowany przez Asusa, Hypercool Duo Copper, wykorzystujący dwa niezależne od siebie wentylatory do chłodzenia CPU oraz GPU. Dzięki temu rozwiązaniu możemy śmiało grać w najbardziej wymagające gry, nie martwiąc się o temperatury. Dla najwyższego komfortu rozgrywki Asus zastosował gamingową podświetlaną klawiaturę typu chiclet wraz z funkcją anti-ghostingu do 30 klawiszy. Na bokach urządzenia znajdziemy potrzebne złącze takie jak USB 3.0, slot na kartę pamięci USB typu C, złącze HDMI, ładowania oraz internetowe. Wysoka jakość głośników z funkcjami Sonic Studio oraz Sonic Radar zapewniają głęboki i precyzyjny dźwięk w każdych warunkach. Ekran laptopa to matowa matryca o rozdzielczości Full HD z funkcją G-Sync oraz odświeżaniem 120 Hz, zapewniające niesamowite efekty wizualne podczas rozgrywki. Laptop Asus Strix GL502 VS jest urządzeniem dla najbardziej wymagających graczy i nie tylko, gdyż sprzęt poradzi sobie z całą gamą wymagających zadań, takim jak rendering oraz obróbka graficzna. Ok, czyli podsumowując laptopa, dostajemy jeden z najwydajniejszych procesorów, jakim jest Intel i7, do tego 16 GB pamięci RAM oraz jedną z najwydajniejszych kart graficznych opartych na architekturze Pascal GTX 1070. Czy warto? Myślę, że tak. Wszystko zamknięte w smukłej i małej obudowie, o wadze lekko ponad 2 kg. Laptop bardzo fajny. No i przede wszystkim matryca 120 Hz z funkcją G-Synca.